Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ziewałem jak moja postać, to był roleplaying dosłownie. Słuchajcie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Escapist, moi mili. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku najzwyczajniej w świecie pójdę i zobaczę, co się stanie, jeżeli zawieszę łańcuch. Na poważnie, to będzie mój cel na dzisiejszy odcinek. Jestem ciekawy, co się stanie, jeżeli zawieszę tam łańcuch. Napisaliście mi, że ja bardzo potrzebuję przedmiotu z tego schowka i absolutnie nie mogę go wyrzucać. Dlatego sobie to wezmę do serca, oczywiście. Ignacy i Nitro. Muszę z wami sobie, chłopaki, naprawić stosunki, bo ostatnio troszeczkę nam nie wyszło. Ale mam nadzieję, że nie jesteście na mnie bardzo źli lub obrażeni. Zatem pierwsza rzecz, którą chciałbym się zrobić, to chciałbym się właśnie dostać do tego schowka. Dlatego proszę sobie iść. Plakat wydaje mi się, że się zniszczy. O nie, jeszcze się nie zniszczył. Potrzebuję dźwigni, tak, ugotowane jedzenie się przyda. Atrament nie do końca. Kładziemy tutaj plakat ponownie. O, super, bardzo się cieszę. No i słuchajcie, ja od razu idę, że tak powiem, zraszuję i zobaczę, co się dzieje, jeżeli ja po prostu położę ten łańcuch i pociągnę za dźwignię, bo tam jeszcze dźwignię muszę gdzieś użyć. Czy ja to muszę robić w nocy, czy ja to mogę zrobić dzień? To mnie interesuje, to mnie ciekawi. Zobaczymy zaraz, jak to wyjdzie, co nie? A jeszcze przed tym wszystkim, pójdę sobie po gorącą czekoladę, żeby sobie wziąć mundur strażnika, żeby w ogóle być inkognito na maksa, jak się tylko da. Dobra, dobra, już tam cicho bądź, proszę ciebie. Uwaga. 21 więcej inteligencji. No tak, zapomniałem, że nie możemy zrobić gorącej czekolady, bo inteligencji nie mamy. Tylko musieliśmy ich bić. No tak. Głupi ten bandzio, głupi dzisiaj. Po prostu. Ale dobra, zobaczymy, jak to się skończy. Okej, udekorowałem choinkę. I co teraz? Udekorowałem choinkę. I co się teraz stało, skoro udekorowałem choinkę? Chyba ogarniam, o co chodzi. Jeżeli udekorowałem choinkę, to co? To teraz będę mógł uciec? Po prostu? Chyba o to chodzi, nie wiem. Na pewno wiem, że ważne jest udekorowanie choinki, tak samo jak ważna jest ta dźwignia, co nie rozwiązuje naszego problemu z inteligencją. Jednakże, co rozwiązuje nasz problem? Nie, no nic nie rozwiązuje naszego problemu z inteligencją. Nadal musimy się nad tym głowić, nadal mamy z tym problem, ale mam nadzieję, że go rozwiążemy. Prędzej czy później. No musimy go rozwiązać, co nie? Jeżeli nie, to będziemy musieli polegać na tych rydlach i na innych głupotach, takich największych. Jakieś rydle i tak dalej, co powypada z ludzi. Kogo przeszukujecie? Rojo i Graczul, czyli nie mnie. Może komuś ktoś będzie miał akurat... Nie no, Kilofu nikt nie będzie miał na sprzedaż, no ale by się przydało. Przydałyby się takie głupoty, takie głupie moje rzeczy. Czy jest teraz coś tutaj? Zaraz będzie na śniadanie, zatem większość... zatem większość strażników tam pójdzie. Ale póki na razie tutaj nikogo nie ma. Nie, na poważnie, każdą sekundę będę starał się użyć na trening. Dosłownie, nie tyle co na trening, co na po prostu zwiększanie inteligencji. Każdą sekundę, podczas której po prostu idzie do mnie i koniec. Wiedziałem. To jeszcze jeden punkt, jeszcze jeden. Tak, udało się jeszcze jeden. Zabij mnie, szybki teleport. No po prostu tak to będzie wyglądać dzisiaj. Cały dzień będę miał obijaną mordę. Cały dzień będę miał obijaną mordę, żeby tylko tej inteligencji nachapać, bo ja nie mam 25, a potrzebuję 6 dych, coś w tym stylu, 60 bym nie potrzebował. Ktoś mówił, że mógł się tutaj przebić przez ścianę i po prostu tutaj sobie tego zrobić. W zasadzie mógłbym, ale niestety to nie rozwiązuje moich problemów. Ewentualnie zakraść się tutaj w nocy. To również mógłbym, ale to też nie do końca rozwiązuje moje problemy. Jakiś podkop by miał sens, no ale sorry, ja nie mam czym zrobić podkop, bo mam ten mój rydel. A ten rydel wolałbym sobie zatrzymać. 70% za to, że mnie nie było gdzieś tam. Dobra, bijcie mnie. Tak to na razie będzie wyglądać, że ja będę umierał, będę biegał, będę umierał, będę biegał, będę umierał, będę biegał. I tak w kółko. Szczególnie, że ja wolę sobie zrobić sekatory, czyli te nożyce, aniżeli się bawić. Właśnie, zobaczmy, jak to na górze wygląda. Czy ja muszę się gdzieś przebijać przez jakąś ścianę, czy nie? Aha. Potrzebuję tak, potrzebuję nożyc. O tutaj, dobra, czyli to już wiem. I zaraz pójdę o tutaj na górę i zobaczę, czego jeszcze potrzebuję. Tylko proszę, panie Redfordzie, sobie pójść. Dziękuję. O, nie zauważył mnie, zajebiście. A tutaj muszę się przebić przez ścianę, a no widzicie. Tutaj z kolei muszę się normalnie przez ścianę przebić, a tutaj i tak mam jakoś jeszcze skrytkę. Choinkę będzie trzeba udekorować, to już mam zrobione, na szczęście. Dobra. No nie, no na poważnie musiałeś być tutaj, proszę zostaw mnie. Okej, dziękuję. Nie zostawił mnie. Dobra, snajper bij mnie, wykończcie go, wykończcie za to, że się uczy. Muszę wykombinować jakąś alternatywną drogę, żeby stąd uciec. Bo to nie może być tak, że ja cały dzień odcinek będę dawał sobie dawać w mordę tylko dlatego, że tego.
że nie da się tutaj jakkolwiek uczyć. No nie może być tak, ja się na to nie zgadzam. Przeszukajmy szafki ludzi, na pewno ma jakąś rydę albo coś. I samo nie masz nic ciekawego. Na pewno ludzie mają coś ciekawego w szafkach. Wydaje mi się, że w szafkach znajdę ich rozwiązanie. Okej, ich odpowiedź na moją tego zagwozdkę. Uwaga. Nic. Uwaga. Uwaga, uwaga. Blacha! Ale to mi nie rozwiązuje problemu. Folia ani blacha nie rozwiązują mojego problemu, niestety. Uwaga. Nic. Oczywiście. No bo jakby mogło być inaczej. Jak na złość, dosłownie jak na złość. O, uwaga, tak dla odmiany, uwaga, uwaga. Nic! Nie no, zawiedziony po prostu jestem. Zawiedziony jestem tym. Dlaczego mi tak się nie powodzi? Znowu w życiu mi nie wyszło. No niestety. Proszę, byłem na apelu. Czy będę przeszukiwany dzisiaj? Mam nadzieję, że nie będę przeszukiwany. Mam nadzieję, że będzie przeszukiwany każdy oprócz mnie, no bo jeżeli będę ja, no to dupa. No to będzie słabo. Właśnie, porozdaję wam prezenty swoją drogą. Moi tutaj Ignacy, proszę dla ciebie beczka penarium. I sam proszę dla ciebie grzebień. Alien, przyjaciel. Proszę dla ciebie polczek Jojo. Czas wolny. No i znowu. Ile mam jeszcze inteligencji? 31. No to nie jest już tak źle, ale... Nadal to jest dużo za mało. No musimy pobić jakiegoś strażnika i wziąć jego mundur, ale ten mundur, jak widziałem, to nic nie daje i tak mnie biją. I weź tu człowieku być mądrym, co nie? Weź tu człowieku być mądrym, i co ja powiedziałem? Weź tu człowieku bądź mądry. A tak szczerze mówiąc, jak zrobię te sekatory, to już na dobrą sprawę będę mógł uciec. No tak, jak będę mógł sobie już wtedy uciec, no bo mogę się widelcami tam przekopać. No to jest tylko jedna ściana, potrzebuję 4 widelców do tego. Każdy widelec 25% czy tam 30% nad ściąga. Pozbieram te widelce, pozanoszę, już sobie tam przygotuję, żeby dzisiejszej nocy uciec. No, to jest chyba najmądrzejsze, co ja mogę zrobić, no powiedzmy sobie szczerze. No bo co, ja będę zdobywał 70 inteligencji, żeby tam zrobić coś w stylu... No nie wiem czego, co ja mógłbym zrobić za 70 inteligencji? Coś w stylu kill-offu? Nie ma sensu to w ogóle. O, proszę, o coś takiego. Jest super. No i teraz lecę się dalej uczyć. No tak dla odmiany. O, super, chyba nikogo akurat nie ma. Zostanę bankrutem w tym więzieniu, moi mili. Zostanę absolutnie bankrutem w tym więzieniu. Ale postaram się dzisiaj wreszcie uciec. Po tym więzieniu robimy sobie ostatnie, najtrudniejsze więzienie. A przed Alcatraz będzie jeszcze troszeczkę przerwy. Ponieważ będę potrzebował przerwy troszeczkę do escapistów. A być może zakończymy już serię. Bo kwestia jest tego, że escapisty powoli staną się dla was już mega nużące. Ja wam się wcale nie dziwię. Bo mnie to również powoli zaczyna dotykać. Nie za szybko, ale powoli zaczyna mnie dotykać. No kurczę, mam z tego ponad 50 odcinków. To naprawdę, to nie są przelewki. 50 odcinków to jest moim zdaniem całkiem duży achievement, z którego jestem naprawdę bardzo dumny. No dobra, też poszedłeś tutaj, czas na ćwiczenia. Właśnie, pierdzielajcie pilnować na ćwiczenia. Chyba idą. No nie! Słuchajcie, zobaczcie, ile się teraz nauczyłem. Dobra, tam 70%. Jeszcze jeden punkt zdążę, zdążyłem. Dobra, bij mnie, bij. Mam 48 punktów, kochani. Ja jestem tutaj mądryś. Mądryś inteligencik jestem. Wieczorny czas wolny. No, pouczyłbym się podczas tego czasu wolnego. Tak, dla odmiany idę porobić coś, czego wcale nie robię od jakiegoś dłuższego czasu już. Tylko, że teraz będzie więcej strażników. Ale ja potrzebuję jeszcze 3 punkty inteligencji nałapać, może 2. Żeby te przecinaki zrobić, robię przecinaki, już mogę zwiewać stąd. Naprawdę, już hasta la vista, bye bye. Nie no, dobra, będę mógł zrobić przecinaki już. O, jeszcze jeden punkt. Jest, no to słuchajcie, no to jeżeli mamy 52 punkty, mam nadzieję, że to starczy, żebym mógł zrobić sobie tam nożyce. Bo jeżeli nie, no to będę wkurzony, ale wydaje mi się, że to będzie akurat. Zobaczymy zaraz, zresztą uwaga, wielka chwila prawdy. O. Jest! Liche obcążki! Świetnie! No to mamy liche obcążki. Mamy jeszcze czekoladę, sobie też weźmiemy. 2 czekolady nam się przydadzą do ucieczki. Łańcuch. Okej. I teraz lecimy. O tutaj. O tutaj. I bierzemy naszą dźwignię. Tak. Okej. Jestem się dumny. Jestem się naprawdę dumny. I chyba wy ze mnie też, bo ja nie wierzyłem sobie, że mi się uda. A wydaje mi się, że tym bardziej wy nie wierzyliście we mnie.
A tutaj proszę, niespodzianka. Dobra, jest 20:50. Ja mam już wszystko praktycznie gotowe na ucieczkę. Praktycznie. Praktycznie nie oznacza, że już mam gotowe, ale oznacza, że jestem bardzo blisko ukończenia już wszystkich moich tutaj przygotowań. Jeszcze tylko potrzebuję tylko sobie prześcieradła nazbierać. Jeszcze tutaj alien do ciebie zajdę. Słuchajcie chłopaki, bardzo fajnie było w tej pace być z wami. Naprawdę super goście jesteście, ale ja dzisiaj stąd uciekam. No sorry. Sorki memorki, ale ja dzisiaj stąd uciekam. Mam nadzieję, że nie będę przeszukiwany, bo to by mnie wkurzyło. Ale myślę, że będzie okej. O, właśnie, idę jeszcze łańcuch zawiesić. No tak, no zapomniałbym łańcucha zawiesić na noc. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważy, jak zawieszam ten łańcuch. Uwaga, idziemy, idziemy, idziemy. Proszę, proszę mnie nie zignorować tutaj. Wejdę i wyjdę, okej. Okej, zrobiłem to i wyszedłem, super. Akurat mi się udało. Mam nadzieję, że oni nie znajdą tego łańcucha. Jeżeli tak, to cały dzień poszedł na marne. Ja będę musiał to wszystko powtarzać i magią montażu sprawić, że wszystko wyszło okej. Dźwignia. Pałki policyjnej nie chcę, chcę czekolady za to. Chcę jeszcze liche obcążki. No i manekin, już tutaj go zostawię, manekina. Czy czegoś jeszcze potrzebuję? Rydel? Nie przyda mi się. Mam tam widelce. Ewentualnie wezmę rydel na wszelki wypadek, co nie? Co mi szkodzi? Dobra, idę już na wieczorny apel. Proszę, 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 wieczorny apel. Czy ja będę przeszukiwany dzisiaj na apelu? Kto będzie przeszukiwany? No, uwaga, uwaga! Pewnie ja. Jest, nie jestem ja. Bardzo dobrze, skoro... Generator, generator muszę wyłączyć. Tak, 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 tak. Mandzio, pamiętaj o wyłączeniu generatora. Ale bym zapomniał. Ale bym zapomniał. To byłoby najgorsze na świecie. No halo, przechodź. Okej. I muszę z tego budynku jeszcze szybciutko, szybciutko wyjść, zanim się zatrzaśnie. Okej. Mega. I teraz Madzio, biegnij, 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 bo nie wiesz, ile ten generator jest włączony. Być może on się zaraz włączy. Szybko, Madzio. Okej, przycinamy ogrodzenie. O, zobaczymy, czy mi się uda uciec, czy mi się nie uda uciec z tego więzienia. Jestem naprawdę tutaj zdenerwowany, ponieważ nie sprawdzałem, czy ta ucieczka w ogóle ma szansę wypalić. Tylko robię ją tak całkowicie na spontana. Okej, zaraz zobaczymy, zaraz się przekonamy. Szybko przecinamy, żeby było przejście. Okej, mamy przejście, mega. To możemy zostawić, to możemy zostawić. O, włączyło się ponownie tego. Czyli bardzo dobrze, że to zrobiłem, bo miałbym przewalone. Okej. I co? Bombki mamy. Po co nam są bombki? Nie mam bladego pojęcia, po co nam są bombki. No, bombki to brzmi bombowo, muszę przyznać. I wydaje mi się, że one mogą właśnie służyć do tego, co właśnie powiedziałem, do bycia bombowymi. Halo, dlaczego ja tutaj nie mogę się przebić? Nie mogę się przebić przez tą ścianę? Muszę się podkopać tutaj do tego? Chyba tak. Dobra, mam rydel. Na właśnie na... Twój ekwipunek jest pan. No właśnie na taką ewentualność sobie przyniosłem rydel. No właśnie na taką ewentualność. No proszę, żeby tylko kamienia nie było. Widelcem chyba mogę tego. Rozłupywanie. No, widelcem będę mógł rozłupać ewentualnie. No ale to by bardzo mi pokrzyżowało plany. Dlaczego rydlu ty tak słabiutko kopiesz ziemi? Od kiedy ty tak rydlu słabo kopiesz? Bo zaraz ty jeszcze musisz kolego trzy kratki przekopać, żebyś ty dał radę, bo jak ty nie dasz rady... Ja cię proszę. Okej. No nie! Chyba sobie żartujecie! Chyba sobie żartujecie! W jaki sposób miałem się dostać do tego więc? Tutaj jest biały klucz. Biały klucz jest nie do zdobycia. Bombki są. Halo. Na czym ja mogę użyć bombek? Halo! No szukali mnie! Wentylacja! No tak! Ale jak ja mogę się dostać na wentylacji? Wszystko jest już pozamykane o tej godzinie. Wentylacją muszę przejść tam, bo inaczej się przecież nie dostanę. Ale dlaczego się przez to nie mogę przebić? Zawsze można było się przez takie ściany przebijać. Dobra, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Będę kombinował, jak to uciec z tego więzienia w kolejnym. To była nasza pierwsza próba, niestety nieudana. Ale wam bardzo dziękuję za oglądanie, zatem do zobaczenia, do usłyszenia. Żegnam się z wami. Pa, 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 pa. Hej!